Cześć, witajcie, z tej strony Mikal, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy krótki odcinek na kanale, ponieważ wyszły przecieki sezonu czwartego, który pojawi się już za niedługo na BSP. No i tak, dzisiaj weszła taka mini aktualizacja na Blockstarpet na telefon, App Store, Google Pay i tak dalej. I zostało zmienione logo. Logo prezentuje się w taki sposób, w sensie to jest logo aplikacji. No ale jakie będzie logo sezonu, tak wiecie, na komputery i ogółem, to tego jeszcze chyba nie wiadomo niestety, ale choć mam tutaj logo na telefonie i tutaj takie są kolory bardzo ciemne, taki galaxy bym powiedział. A żeby się upewnić o co tu chodzi, to wchodzimy sobie tutaj na dół i mamy co nowego. I tu mamy wszystko tutaj rozpisane, sobie za chwilkę to przeczytamy. A ty drugi widzu, żeby każdy zobaczył ten filmik, zostaw łapkę w górę, dużo łapeczek w górę. Napiszcie, czy wam się ten sezon będzie podobać, bo teraz wszystko będziemy omawiać. No i możemy w sumie zaczynać. Więc sezon czwarty to jest Gwiezdny Port Nexia. Tak w ogóle, dzisiaj na BSP u góry właśnie Nexusa, tego co mamy obecnie, jest taka dziwna budowla, jakby taki lot i jakieś takie pudełka są. Tu macie teraz obrazek na ekranie, bo teraz mi się nie chce wchodzić na BSP. Więc no takie coś właśnie wprowadzono i właśnie tak myślałem, że może być jakiś na przykład lot na plaży, na przykład coś takiego, że wakacje, a tu niestety, no nie będzie wakacji, nie będzie plaży, ale dobra, przeczytajmy. W czwartym sezonie Blockstarpet dostaliśmy wezwanie pomocy i trafiliśmy na niezwykłą stację kosmiczną, czyli będzie kosmos. W ogóle teraz niedawno była jakaś taka akcja, że jakaś tam rakieta w ogóle jechała, czy leciała, leciała i w ogóle te sprawy, więc całkiem tematycznie. Poznaj losy taty Ziggy, doktora Starblocka. Okej, czyli mamy coś ciekawego, ponieważ poznamy tatę właśnie Ziggy Starblock. I to jest mega ciekawe, ponieważ będzie to o kosmosie, to możliwe, że będą jakieś nowe kryształy kosmiczne. To byłoby ciekawe. Zostań międzygalaktycznym podróżnikiem i odkryj Final Frontier. Nie wiem, co to jest Final Frontier, niestety nie mam pojęcia. Więc no nie wiem. Zmierz się z szaleństwem czekającym w laboratorium doktora Starblocka. To mi się wydaje, że to będzie świat VIP, że normalny świat Nexus to będzie jakaś stacja kosmiczna, a świat VIP to będzie laboratorium tego doktora, dyrektora, nie wiem jak to się czyta, Starblocka. I rywalizuj z przeciwną drużyną, wykonując cykl zupełnie nowych zadań fabularnych. I to jest najciekawsze, co jest tutaj chyba, bo jest jakaś przeciwna drużyna, nie wiadomo o co z tym chodzi. No nie wiem. Cykl zupełnie nowych zadań fabularnych, czyli będą jeszcze nowe zadania fabularne. Tak jak to było właśnie z Chromazją, zadania fabularne, to teraz będą jeszcze nowe, ale zupełnie nowych, czyli co, będą jeszcze bardziej jakby urozmaicone te zadania, czy co? Zobaczymy, będzie naprawdę ciekawie mi się wydaje. I życzę, żeby ten sezon był też całkiem dobry, ale mam nadzieję, że już sezon piąty to będzie taki wakacyjny, to byłoby całkiem spoko, albo nie, zobaczymy. Więc dziękuję wam za oglądanie i do kolejnych odcinków, siemanko!